Dzisiaj Wam opowiem o tym sprzęcie i jakie mam z nim doświadczenia przez ostatnie prawie 2 lata. No to jedziemy! Zaczniemy sobie od wad, bo jak to Chińczyk, no to wiadomo, same wady, problemy, podróbki i ściemy. Ale wbrew pozorom, w tym przypadku byłem bardzo mile zaskoczony. Ale jednak opowiedzmy sobie najpierw o tych wadach. Jedną z takich usterek drobnych, podejrzewam, że może to są usterki wieku dziecięcego, była na przykład usterka związana z linką od przepustnicy. To była usterka, która pojawiła się najwcześniej, bo raptem po niespełna roku użytkowania. Problem polega na tym, że cięgło, które jest od manetki do silnika, nie jest linką, a jest sztywnym drutem wygięte w kształt litery S. I niestety przy samej manetce ta S-ka się wyłamała. Bardzo problematyczne było dogięcie. Udało się naciągnąć na tyle, żeby nie wypadało, jednak zakres pracy manetki znacznie się zmniejszył, co powodowało mniej precyzyjną pracę całego sterowania. O ile samo to cięgło oryginalne było bardzo drogie, o tyle właściwie pasowała każda linka, która z obu stron była zagięta w literę S. I tym oto sposobem wzięliśmy starą linkę z naszej nieszczęsnej, starej kosiarki. Linka jest, ale nie ma jej o co zahaczyć. Z której film zresztą macie tutaj? Mam nie lada zagwozdkę, bo nie mam kompletnie pojęcia, gdzie mam zahaczyć linkę od gazu przy tym silniku. I zamontowaliśmy tą linkę ze starej kosiarki wprost do tego. Pasuje 1:1. Ostatnią usterką, która była irytująca, zwłaszcza dla mnie, a podejrzewam, że większość z Was kompletnie by się tym nie przejęła, była taka malutka śrubka na tych nieszczęsnych zatrzaskach na worku. Problem w tym, że jedna ze śrub trzymających ramkę tego zatrzasku się zgubiła. Nie wiedzieć czemu się wykręciła i cała ta ramka zaczęła się kręcić wokół otworu. Powodowało to tyle, że no niestety, ale często uchwyt trzymał się wprost w samej materiałowej dziurze, co w dłuższej perspektywie mogłoby spowodować rozdarcie się tego elementu, a w konsekwencji nieszczelność wora i wszystko by nam się mogło wysypywać. W związku z tym trzeba było tutaj dosztukować śrubkę. Tu niestety te śrubki są bardzo malutkie, wręcz bym powiedział modelarskie. I tutaj niestety było trzeba dorobić kolejną śrubkę, dlatego ta wyraźnie różni się od pozostałych. Były już zady, to teraz czas na szalety, kalety. Walety. Zalety. Bałem się, że napęd w tym sprzęcie będzie zawodny. I że albo się rozkraczy szybko, albo trzeba będzie przy tym dłubać. A tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie. Ani razu. Ani razu przez ten czas, jak go mamy, przez 2 lata, nie było z nim najmniejszego, kompletnie najmniejszego problemu. Nawet żadna zawleczka nie wpadła. Żadne łożysko nie hałasuje. Nic, cokolwiek tam się wkręca. Nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Także sam napęd przez ten cały okres, w którym z niego korzystamy, naprawdę działa bezproblemowo. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, które podejrzewałem, że ze względu na to, że to jest Chińczyk, rozpadnie się albo będą problemy przez cały okres użytkowania. I w tym miejscu jestem bardzo mocno zaskoczony. Pod poprzednim filmem faktycznie ktoś zwrócił uwagę, że nie pokazałem, jak to ustrojstwo wciąga. I faktycznie, nie pokazałem, a to przede wszystkim dlatego, że nie mieliśmy czasu na to, żeby go nagrać. Jednak w międzyczasie dużo się zmieniło i nagrań jednak udało się trochę ogarnąć. Zresztą zobaczcie sami.
momencie wspominam o tym, że będziemy go testować w tym, jak sprawdza się przy okazji wciągania pozostałości po wertykulacji, wciągania pozostałości po aeracji, tej rurkowej, tej gorszej i jeszcze tam kilka innych rzeczy. Więc tak, co do samej wertykulacji, jak jest sucho, podkreślam, jak jest naprawdę sucho, a nie jak jest tak wcześnie wiosennie, gdzie jest jeszcze wilgotno i z tą wertykulacją naprawdę trzeba się narobić, to w momencie, kiedy jest naprawdę sucho, to odkurzacz radzi sobie wyśmienicie. Na tyle dobrze, że nie trzeba po tym nawet jechać kosiarką, żeby pozbierać jeszcze jakieś resztki. Także ogólnie do zbierania pozostałości po wertykulacji polecam serdecznie i naprawdę robi robotę. Co do aeracji, no to tutaj zaczynają się schody. Z własnego doświadczenia wiem! Słabo wciąga. Żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie wciąga wykorków, to jak już coś wciągnie, to niestety, ale zakleja nam się bardzo szybko wirnik, co powoduje tyle, że nie dość, że trudno się go odpala. Ten cały klamot robi się cholernie ciężki, to jeszcze dramatycznie spada wydajność wciągania tego całego nieszczęsnego urobku. A jak wygląda wirnik po realizacji kilku usług wertykulacji i sprzątania? Kurwa mać! No zobacz, co kurwa narobiliście! Andrzeju, nie denerwuj się! Jak mam się nie denerwować? O ile po jednej, dwóch takich realizacjach, a nawet trzech, bez problemu można jeszcze dalej pracować, o tyle już w kolejnych czterech, pięciu, sześciu takich realizacjach zdecydowanie wirnik będzie wymagał serwisu. Trzeba tam koniecznie do niego zajrzeć i zobaczyć, jak mocno się zakleja. A ten niestety po dłuższej pracy mimo wszystko się zakleja. Po czym można zdiagnozować, że odkurzacz wymaga serwisu ze względu na to, że w wirniku robi się bardzo duży opór, ciągnąć zolinkę jest naprawdę ciężko, co powoduje, że bardzo trudno odpala się całą maszynę. To już jest pierwszy wyznacznik tego, że tam naprawdę trzeba zajrzeć. Zresztą zobaczcie, jak cały proces czyszczenia wirnika wygląda z bliska. W sumie z jednej strony można byłoby założyć, że to jest normalne i że to się będzie działo. I może to jest część serwisu i konserwacji tego sprzętu. No w każdym razie muszę się tym dzisiaj zająć. A to będzie... Zobaczcie sami. Tego wszystkiego trzeba się pozbyć. Tego w ogóle tu nie powinno być. Tu zobaczcie, tu już jakie wysuszone jest. Ta warstwa ma 10 cm. Jedną z kolejnych prac, którą koniecznie trzeba tam wykonywać, zresztą nie tylko w tym sprzęcie, jest wymiana oleju. Na szczęście jest tutaj taki malutki lejek, który ułatwia spuszczanie oleju, w związku z tym nie ma aż takiego dużego dramatu właśnie z tą czynnością. A pamiętacie, jak tam strasznie narzekałem na ten worek? Zamknij i poskładaj, matko. Przecież to chyba jakiś pijany Chińczyk musiał projektować. Z biegiem czasu nawet udało mi się do niego przyzwyczaić. Jednak jak to w przypadku takich urządzeń, zwłaszcza odkurzaczy, w których worek naturalnie ma być dosyć przewiewny, ale możliwie zatrzymywać jak najwięcej drobnych cząsteczek, no to wiadomo, w tym przypadku nie jest inaczej. I mnóstwo drobnego pyłu, pyłku, kurzu, niestety, ale przez worek wylatuje. Nie chcecie wiedzieć, jak wyglądamy po używaniu tego odkurzacza przez cały dzień. Naprawdę nie chcecie wiedzieć. Słowem podsumowania. Ten odkurzacz ciągnie solidnie jak Sasha Grey.
I zdecydowanie można go polecić każdemu, kto potrzebuje sprzętu, który poradzi sobie w naprawdę różnych warunkach. O ile z wciąganiem igliwia raczej sobie nie poradzi, o tyle z całą resztą poradzi sobie niczym Popek w piątkowy wieczór. O jego zawodności nie będę mówił. Te drobne usterki, które pojawiły się w międzyczasie, nie są elementem, który by go dyskwalifikował. Z mojej perspektywy, przez ten okres, który już go tutaj mamy, sprawdza się wyśmienicie i wszystkie nadzieje, które pokładaliśmy w nim w związku z naszymi pracami, czyli sprzątanie po wertykulacji, liście i inne tego typu prace związane stricte ze sprzątaniem, zwłaszcza jesiennym, z tych obowiązków wywiązuje się perfekcyjnie. Czy uważam to za dobry zakup? Pewnie tak, gdyby nie ta cena, która naprawdę mi się nie podobała. Aczkolwiek pieniądze już są wydane, maszyna działa. To naprawdę kawał solidnego żelastwa, które swoją robotę spełnia wyśmienicie, nie zawodzi. Wszystkie elementy, które mogłyby być irytujące, z perspektywy czasu jednak takimi nie są. Da się z tym żyć i da się to naprawdę sprawnie obsługiwać. A ja w tym momencie zapraszam Was do sekcji komentarzy. Koniecznie dajcie znać, czy mieliście do czynienia z podobnymi sprzętami, albo w ogóle czy macie u siebie na stanie jakiś sprzęt i jaka jest Wasza opinia na temat Waszych urządzeń. Koniecznie dajcie znać, bo jestem ciekawy, z czego Wy korzystacie i czy można je porównać do tego sprzętu. I odwrotnie, czy mój sprzęt można porównać do Waszych. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam Was na kolejne filmy, a my się widzimy w następnym materiale. Na razie, cześć.